mówiąc krótko i zwięźle, o książkach. Szczęść Boże wszystkim stałym widzom tego programu, programu mówiąc krótko, jak i tym, którzy może przez przypadek tutaj się dostali. Nowy cykl na moim kanale, nowości wydawnicze, nowości także programu mówiąc krótko, czyli te książki, które do mnie docierają, i ten cykl będzie się ukazywał nieregularnie w zależności od tego, kiedy otrzymam jakieś kolejne, czy przesyłki, czy książki, które sam może kupię. I chciałbym w ten sposób zaprezentować więcej książek na swoim kanale, gdyż nie wszystkie nowości wydawnicze jestem w stanie w cyklu cotygodniowym Państwu zaprezentować. Zastanowię się nad tym, może będę takie odcinki nagrywał też na żywo. W każdym bądź razie tutaj nic nie jest zainscenizowane, paczka jest jeszcze nieotwarta. Sam jestem ciekaw, co to jest, dlatego że nie mam pojęcia, powiem szczerze. Mogę się trochę domyślać, ale nie wiem, czy to jest ta książka. Książka jest natomiast z wydawnictwa Biały Kruk. I proszę Państwa, otwieramy tę paczkę. Czasami otwieranie tych przesyłek jest naprawdę trudne, bo są one dosyć mocno poklejone, zaszpuntowane i czasami to trochę trwa, ale tutaj w tym przypadku wygląda na to, że nie będzie takiego problemu. I proszę Państwa, zobaczymy, co to jest. O! I już się cieszę. I proszę Państwa, książka wydawnictwa Biały Kruk, już za chwilę Państwu pokażę. Zawsze się cieszę z tych książek, dlatego że są one po prostu ładnie wydawane. I tym razem, proszę Państwa, podesłano mi książkę Święty Jan Paweł Wielki do moich rodaków. Wydawnictwa Biały Kruk, wydawnictwa, które bardzo pięknie zawsze te swoje książki ilustruje. I powiem szczerze, że nie wiem, co to do końca jest, aczkolwiek domyślam się, że pewnie są tutaj ilustracje fotografa Adama Bujaka. I zobaczmy, czy mam rację. No nie widzę tutaj. Tak, 101 fotografii Adama Bujaka, więc warto się tą książką zainteresować także z tego względu, że są tutaj zdjęcia wybitnego polskiego fotografa. Natomiast sama książka, już patrzę, bo dostałem tutaj też opis. I jest to, jak pisze wydawca, wyjątkowy zbiór wypowiedzi świętego Jana Pawła II. Książka do moich rodaków, przepraszam, święty Jan Paweł Wielki, to nauczania i przesłania o wierze i kulturze, które święty Jan Paweł II, polski papież, kierował do Polaków. Przekaz tekstowy uzupełniają 174 ilustracje, w tym przede wszystkim piękne fotografie mistrza Adama Bujaka, jednego z najważniejszych świadków pontyfikatu papieża Polaka. A więc proszę Państwa, nowość wydawnictwa Biały Kruk, pięknie ilustrowana, i myślę, że zwłaszcza teraz w dobie bezprecedensowych ataków na Jana Pawła II warto się tą publikacją zainteresować i mam nadzieję, że będę w stanie jeszcze Państwu przedstawić ją obszerniej. A teraz zwracam uwagę na to, że się właśnie ukazała i dotarła do mnie, za co bardzo dziękuję wydawnictwu Biały Kruk i cieszę się z tej książki, nie tylko ze względu na jej treść, ale także ze względu na fotografię wybitnego
polskiego fotografa. I dziękuję jak zwykle Państwu za uwagę. Przepraszam, że w ostatnią niedzielę odcinek, mówiąc krótko, się nie ukazał, ale to było z przyczyn technicznych, nazwijmy to tak ogólnie, z przyczyn nie do końca ode mnie zależnych i mam nadzieję, że dalej bez przeszkód program, mówiąc krótko, będzie się ukazywał, a tym nowym odcinkiem inicjuję nową serię nowości wydawniczych i tym razem była to nowość wydawnictwa Biały Kruk. Dziękuję jeszcze raz za uwagę, do zobaczenia i do usłyszenia nie za tydzień, ale w niedzielę, a więc już wkrótce w nowym odcinku, mówiąc krótko. Z Panem Bogiem!